Higuita postawą na boisku w pełni zapracował na ksywkę El Loco, czyli wariat. Poza boiskiem ma jednak swoje za uszami. Był pośrednikiem w konflikcie dwóch baronów narkotykowych, Pablo Escobara i Carlosa Moliny. Dostarczył okup za córkę tego drugiego, za co otrzymał ponad 60 000 dolarów, a także wyrok 7 miesięcy w więzieniu. Przez to nie pojechał na Mistrzostwa Świata do USA. Najbardziej znany piłkarski aktor, czy to na boisku, czy na srebrnym ekranie, był postacią, której nie chcielibyście spotkać w ciemnym zaułku. W latach 80. grał w drużynie Wimbledonu, nazywanej Szalonym Gangiem. Na boisku nie przebierał w środkach i zdarzyło mu się to przenieść do życia codziennego. Za pobicie sąsiada został ukarany grzywną oraz pracami społecznymi. Legenda Arsenalu i bez wątpienia wybitny obrońca, któremu życie niszczył alkoholizm. Brał udział w wielu bójkach, zdarzyło mu się spaść ze schodów, ale apogeum miało miejsce w 1990 roku, gdy pijany rozbił samochód. Został skazany na 4 miesiące więzienia, ale odsiedział tylko połowę. Podczas wypożyczenia do Portsmouth, gdzie zarabiał 30 000 funtów tygodniowo, wpadł na jeden z najgłupszych pomysłów, jakie można sobie wyobrazić. Próbował podmienić w sklepie droższą deskę klozetową w miejsce tańszej. Przebiegły plan nie wypalił, a Johnson został ukarany mandatem. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii miał bardzo poważny problem z alkoholem. Jego była żona mówiła, że wielokrotnie ją bił. Zdarzyło mu się także okraść amerykańską modelkę, ale nigdy nie był za to skazany. Nie wywinął się jednak z jazdy pod wpływem alkoholu i obrażania policjanta. Dostał karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Gość, który naśmiewa się z nosa Zlatana Ibrahimowicza, musi mieć trochę nie po kolei w głowie. Na pewno ma talent, ale jest bardziej znany z kontrowersyjnych wypowiedzi oraz brutalności, także poza boiskiem. 2 razy był skazany za pobicie. Pierwszy raz odsiedział 2,5 miesiąca. Za drugim razem pobił na treningu kolegę z drużyny i musiał przepracować społecznie 200 godzin. Zdarzyło wam się zapomnieć kluczyków do samochodu? To da się zrozumieć, ale zapomnieć o samochodzie i to o Porsche? To już wyższy poziom abstrakcji. Nie dla Penanta. W czasach gry w Realu Saragossa zaparkował na dworcu i zostawił samochód na 5 miesięcy, za co oczywiście nazbierał sporo mandatów. Anglik został także ukarany za jazdę pod wpływem alkoholu. Brał wówczas udział w stłuczce i został skazany na 3 miesiące więzienia. Odsiedział 30 dni. Prawo jazdy? Proszę cię, jestem gwiazdą Borussii Dortmund. Nie wiemy, czy tak myślał sobie Royce, ale jeździł samochodem bez prawa jazdy. Dostawał mandaty za przekroczenie prędkości, aż w końcu przyszła kryskana Matyska. Po 6. razie się doigrał i musi zapłacić 540 000 euro. Cóż, na biednego nie trafiło, ale chyba bardziej opłacało się jeździć taksówkami. Przez lata zachwycał wspaniałymi umiejętnościami. Jest jedną z legend Manchester United, ale kibice pamiętają go nie tylko za cudowne gole, ale także za pokaz kung fu. W trakcie meczu z Crystal Palace sędzia wyrzucił go z boiska. Gdy Cantona schodził z murawy, jeden z kibiców go obraził, a Francuz, niewiele myśląc, kopnął go jak Bruce Lee, a potem pobił. Został skazany na 2 tygodnie więzienia, ale skończyło się na pracach społecznych. Gdy miał zaledwie 19 lat, brał udział w fatalnym wypadku. Prowadzony przez niego samochód wjechał w auto dyrektora jednego z amsterdamskich teatrów, który zginął na miejscu. Holenderski napastnik został ukarany pracami społecznymi. Był także oskarżony o gwałt, ale tego nigdy nie udowodniono. To dopiero Ancymon. W 2002 roku został skazany na 18 miesięcy za kradzież. Odsiedział 5. 6 lat później ponownie usłyszał wyrok 18 miesięcy więzienia, tym razem za napaść na kobietę w klubie nocnym. W 2013 roku został 2-krotnie aresztowany za spowodowanie wypadków samochodowych. W sumie karany był aż 8 razy.